13 lat. To jest bardzo dużo i bardzo mało, żeby odkryć przyczyny chyba najsłynniejszego w Polsce zaginięcia kobiety. Chciałam się zapytać, co było zrobione nie tak, że minęło te 13 lat i wciąż nie wiemy, co się stało z Iwoną Wieczorek? No tutaj jest łatwo się wyzłośliwiać, czy wynajdować długą listę rzeczy, które nie zadziałały w tej sprawie. No bo kiedy nie ma wyjaśnień, nie ma dowodów, no to nie jest w zasadzie ciężko konstruować taką listę. Ale niczym odkrywczym nie będzie stwierdzenie, że te pierwsze godziny, pierwsze dni były kluczowe dla zgromadzenia twardych dowodów. Twardych, bo każdy z nich mógłby dać przełom w tej sprawie. Zatarto ślady, nie zabezpieczono wielu dowodów. Również dopuszczono do ustalania, najprawdopodobniej składania fałszywych zeznań, ustalania wersji zdarzeń wśród znajomych. No później oni już wpadli w taką spiralę tych zeznań. Kłamstw. Twierdzić także kłamstw. Co wcale nie oznacza, że te jej najbliższe środowisko było przyczyną. Zwyczajnie jakaś irracjonalna forma zatajania, gdzie poszła, z kim poszła. No i powstała w ten sposób zmowa milczenia. Tą bańkę można było już przebić dużo wcześniej. Czy jest za późno? Śmiem twierdzić, że nie. Kryminalistyka zna bardzo wiele przypadków, kiedy sprawy po dekadach odkrywano. No, to jest też rozwój technik kryminalistycznych, bo metodologia jest zawsze ta sama, natomiast to nauka idzie w sukurs naprzeciw postępowaniu wykrywczemu i ten przełom może nastąpić w najróżniejszy sposób. No, wyobrażam sobie, że kryminalistyka poszła do przodu niezwykle, ale i cały czas też przecież nie odnaleziono ciała Iwony Wieczorek, więc nie ma tak naprawdę dowodu, że ona nie żyje. Ona cały czas może żyć. Tak, może. No, natomiast ja chciałbym powiedzieć, że tutaj nawet z polskiego rynku, sprawy, które też prowadziłem, na przykład słynne zaginięcia Alicji Cesarz, gdzie nie odnaleziono ciała do dnia dzisiejszego, a sprawca został skazany na 25 lat pozbawienia wolności. Więc jakby tutaj to nie jest warunek sine qua non, że musimy mieć ciało. Przy założeniu, tak jak pani redaktor powiedziała, nie ma żadnych dowodów na to, że Iwona nie żyje, ale pragmatyka, doświadczenie zawodowe, 25 lat pracy, no, nie dają mi zbyt wielu nadziei na to, że ona żyje. Raczej nadzieję mam na to, że ten przełom jednak może nastąpić, dlatego że zawsze może się zgłosić jakiś świadek, kogoś może ruszyć sumienie, no, najmniej liczę na to na sprawców, ale ktoś może też się wygadać, bo być może mamy tutaj nie do czynienia z jednym sprawcą, ale ze sprawcami. I nigdy nie wiemy, kiedy może nastąpić przełamanie tej zmowy milczenia. Są różne teorie na temat tego, co się stało z Iwoną Wieczorek. Jedni mówią, że to był konflikt w gronie koleżeńskim, że to chłopak. Ale też bardziej takie spiskowe teorie powstają na temat tego, że Iwona coś wiedziała a propos Zatoki Sztuki. Jak pan myśli, co jest najbardziej prawdopodobne? No to jest proste pytanie, ale odpowiedź jest jeszcze trudniejsza. Dlatego, że tutaj każda z tych wersji, dopóki jej na 100% nie obalono, a nie obalono żadnej, może się okazać prawdziwa. Zwyczajnie trzeba wracać do tych wersji i dalej je badać. Ja bym inaczej odpowiedział. Analiza akt, zebranych już materiałów jest podstawą, żeby wrócić do tych akt, przeanalizować je i może na tej podstawie będzie można wrócić do pewnych wątków. Czy Iwona coś za dużo wiedziała?
mogła, nie można wykluczyć, że przyczyną jej zaginięcia jest ktoś z jej najbliższego otoczenia znajomych i to jest też bardzo mocny wątek, ale również nadal nie możemy wykluczyć przypadkowego sprawcy. A na przykład ktoś mógł ją pobić, uderzyć, co już wiemy, że w przeszłości takie zdarzenie miało miejsce, a ktoś inny przypadkowy, postronny mógł dopiero zrobić jej krzywdę, kiedy ona się znajdowała w jakiejś sytuacji kryzysowej. No, nie chcę tutaj za bardzo spekulować. Tak, były też takie teorie, że została potrącona przez samochód i ktoś po prostu ją zabrał, ukrył ciało i tyle. Sam fakt, że nie odnaleziono jej ciała czy zwłok, to z jednej strony można spekulować, no dobrze, to może Iwona żyje. Chociaż jest to dla mnie niemal nieprawdopodobne. Ja raczej kategorycznie wykluczam. Bardzo bym chciał, żeby Iwona żyła, ale moje doświadczenie zawodowe raczej kategorycznie mi podpowiada, że ona nie żyje. I taka wersja, że ktoś mógł postronny, mógł ją też porwać, uprowadzić, gdzieś zawieść. Często jest też tak, że sprawcy ukrywają zwłoki, następnie mają na to czas, zwyczajnie po miesiącu albo czasami po 2 latach te zwłoki wydobywają z miejsca ukrycia i przemieszczają w inne miejsce. No stąd też śledczy szukali w różnych miejscach, no ale teren jest wysoce niesprzyjający. Być może jak zawsze przy tego typu sprawach, ale po 13 latach sprawcy mieli bardzo dużo czasu na to, żeby tak skutecznie ukryć zwłoki, żeby ich nie odnaleziono. Co wcale nie oznacza, że nie dosięgnie ich wymiar sprawiedliwości. Ponieważ, tak jak już powiedziałem, kryminalistyka zna takie przypadki zaginięcia Alicji Cesarz na Śląsku, tą sprawę, którą również prowadziłem, zwłok do dzisiejszego dnia nie odnaleziono, ba, nawet nie wiadomo w jaki sposób została zabita, ale sprawca zabójstwa został w sumie za podwójne zabójstwo osądzony. Także nadzieja jest zawsze.